Siema YouTube. Witam w pięknym Lake District. Jest to trzeci odcinek z Lake District. Dzisiaj postanowiłem na luzie sobie podejść do tematu, bo ostatnie moje eskapady to były po prostu szukanie jakichś wielkich krajobrazów. A to kurde chyba nie na tym polega. Trzeba się kurde umieć też wyciszyć. Także dzisiaj podbiłem pod jeziorko, nawet nie wiem jak się ono nazywa. Po prostu palcem po mapie jeździłem i znalazłem jakąś miejscówkę. No i tutaj będę szukać sobie jakichś kadrów. Będę tutaj chyba szukać bardziej takich minimalistycznych obrazków. Warunki raczej słabe. Wschód słońca raczej będzie słaby, bo jesteśmy rano. No i nic, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że padać nie będzie. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek. Yo! Patrzyłem tutaj taki jeden kadr. Tutaj tak rzuciło mi się w oko tutaj ta łódeczka, w sumie dwie łódeczki i ten ładny widok tych górek na horyzoncie. Taki skojarzyło mi się to z takim obrazkiem z Lake District, nie? Że są górki i jeziorka, nie? I te łódeczki. No i tak nawet się nie zastanawiałem, no od razu wiedziałem, że tu trzeba będzie wyciągnąć aparat i zrobić zdjęcie. Oczywiście światełka nie ma, ale jest jak jest. No i co tutaj mamy? Mamy tutaj F8, 1/20 sekundy, ISO 100, kompensacja na -0.3. Przez chwilę zastanawiałem się, czy będzie mi w ogóle statyw potrzebny, ale widzę, że 1/20 sekundy to jest trochę za długo, żeby z ręki focić. Także ustawiam ostrość na łódeczce. Ogniskowa około 70 mm i robię zdjęcie. Pierwsze zdjęcie mamy. Tutaj wypatrzyłem trochę szerszy kadr, nawet ciekawie to wygląda. Pokuszę się o zdjęcie, ale wejdę z ISO na 400 co najmniej, żeby skrócić czas migawki, bo tutaj za bardzo statywu nie idzie ustawić. Tutaj się pokuszę o trochę podobny kadr z łódkami. No nic, dzisiaj wjeżdżają łódki. Ciekawe jaka ogniskowa tutaj będzie pasować. Wygląda mi na jakąś trochę dłuższą. Ale często tak jest, że mi się wydaje dłuższą. Wydaje mi się, że będzie dłuższa ogniskowa, a ona aż taka długa nie jest. Wzięło mnie trochę na eksperymentowanie. Zauważyłem, że jak robię zdjęcia po prostu tak stojąc jak teraz, to
zdjęcie jest po prostu nudne. No i wpadłem na taki genialny pomysł, żeby się obniżyć z perspektywą i spróbować trochę urozmaicić zdjęcie z niskiej perspektywy. No i jeszcze nie wiem, czy mi się to udało, ale będę widział dopiero, jak już się usiądzie do zdjęć przy komputerze. Chyba udało mi się znaleźć kolejny kadr z łódkami. Gdzie łódki rządzą. I zdjęcie muszę zrobić z jakichś mokradeł. Muszę się przygotować. Podpiąć obiektyw odpowiedni już od razu. Nie, chyba szeroki będzie tym razem. Będzie albo kadr szeroki, albo taki standardowy. To jest mój kadr. Z tego właśnie w tym miejscu. Tutaj mam właśnie, co zwróciło moją uwagę, tutaj te trawy tak fajnie wystają z tej wody. I tak chodzi mi gdzieś po głowie, żeby samą tą tylko trawę sfotografować. Ale na razie skupimy się na łódkach. Dobra, tutaj mam piękne zdjęcie. Dobra, tutaj mam piękne drzewko, nie? Takie oto drzewko. Ja wiem, że to jest chyba jarzębina. Nie wiem, czy się stało, ale wszystkie owoce są na tym drzewie. Jest po prostu czerwone. Spróbuję sfotografować te owoce, bo drzewka raczej nie sfotografuję, bo jest gdzieś kompletnie nie do sfotografowania moim zdaniem. Ale można się skupić na tych owocach. Dobra, postanowiłem jednak zawalczyć z tym drzewkiem. Spróbuję je wkomponować gdzieś tu w kadr. I żeby to zrobić, to wejdę tu w te krzaczory. No. Trudne do sfotografowania jest to drzewo, bo górna część gałęzi jest na tle nieba. A niebo jest jasne i zdjęcie wypala niebo po prostu. No i to było na tyle z tego mojego dzisiejszego mało fotogenicznego poranka w Lake District. Pogoda była raczej taka słaba, mało fotogeniczna, jak to już powiedziałem. Trudno było wypatrzyć jakiś kadr. Coś tam mnie zainteresowało. Jakieś łódeczki, jakieś takie... Generalnie łódeczki mnie zainteresowały. No i próbowałem te łódeczki ugryźć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No. No i tutaj te jedno ładne drzewko czerwone, które tak ładnie kwitnie.
kwitnie. Taka wisienka na torcie na koniec dzisiejszego odcinka. Także dobra, ja się zbieram, bo obowiązki wzywają. Nie ma tak, że można cały czas ładnie sobie hasać po różnych miejscach i robić zdjęcia. Dobra, jak się podobało, zostawcie komentarz, a ja się zbieram. Nara!